i powitać Was na drugim finale konkursu Blogger Szef. Witam oczywiście przede wszystkim uczestników. Walentyn Pankiewicz, Paweł Urbańska, Alicja Drzewiecka, Magda Teresia, Ewelina Kitner, Anna Grzesiak, Małgorzata Ozdrowska, Kasia Banka. Teraz, proszę Państwa, napiszecie test wiedzy kulinarnej, także proszę sobie zasiąść przy tych stołach. Właśnie ten czas się rozpoczął dla Was. 5 minut. Mamy godzinę. 36. Zostało. 4, 3, 2, 1. Start. Wstawamy. Walentyn Pankiewicz rządzi w kuchni. Walentyn, co się tutaj dzieje? Co gotujecie? No, dziewczyny robią teraz żarkoje i mus żurawinowy. A co to jest, to żarkoje? No, żarkoje to takie rosyjskie danie tradycyjne, powiedzmy sobie, w mojej wariacji. Mięso zapiekane z warzywami, z odrobiną bulionu, śmietana, pietruszka. A ten tajemniczy mus? A tajemniczy mus na bazie kaszy mannej. I żurawin, i soku z żurawin. No, będzie fajnie. Minimum na bulkę. Pełny relaks. Tak. No to super. Co powstaje? Powstaje krem buraczano-malinowy z fetą, z młodym szpinakiem i orzechami włoskimi. I świetne pierogi z kaszanką i z jabłką. Mm, i słodko-ostre, z okrasą, z boczku i z cebulki. Także super. Jeszcze brakowało 10-15. Fajne. Ale jabłko. To jest tak, to jest jabłko i kaszanka, cebulka, dużo majeranki, dużo pieprzu. To fajne, dla mnie to też połączenie tak naprawdę tego, co pierogiem, było bardziej trafne. To połączyć jakby jedną kompozycję. Nie by to nazwać jako dodatek popytry. Mielibyśmy tutaj fajnie połączyć. Pan Janusz Pyra, szef kuchni Zamku Dubiecko. Jak ocenia Pan dania, jakie powstają podczas drugiego półfinału Blogger Szefa? No, muszę powiedzieć, że tutaj zaangażowania nie brakuje żadnemu z uczestników. Ja powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. Pod wrażeniem tej chęci rywalizacji, ale takiej zdrowej rywalizacji. Jedni drugim tutaj pomagają. Także tutaj no, nie ma nie fair zagrań, tak? Patrząc na chwilę obecną, oceniając to wszystko, naprawdę jest fajnie, jest pozytywnie i no, gratuluję tym ludziom tego zapału i tych chęci do tego gotowania. Tak naprawdę no, super zabawa. Możemy już? No to czas poszedł. Tak. Z naszych stron. Tak, że wydała radę. Trzeba być Alicjo, widzę, że twoje tarty się pięknie rumienią. Z czym one są? Przygotowałaś dla nas dwie tarty. Z gruszkami, z orzechami i będzie z konfiturą morelową, więc będzie bardzo słodkim wydaniem. Natomiast druga jest wytrawna z brukselką, z serem, z czosnkiem, taka trochę bardziej pikantna. Magda, przed chwilką coś flambirowałaś. Co to było? To był stroganow, którego aromatyzowaliśmy wódką. Podpalaliśmy po prostu czystą wódkę. Mhm. A co będzie na przystawkę? Na przystawkę będzie zupa borowikowa. Taka polska zupa grzybowa na bazie takich polskich grzybów, jakie są borowiki. Takie cieniutkie troszkę, nie? Taka ma być? To domowa zupa dla męża. Tak. Bardzo fajna. Tak. Wycieszy? Nie, dziękuję. Poczekam na... Dzięki. Alicja. Tata. Tata.
tarty są twoją specjalnością? Nie. Ale można robić specjalizację. To już są. Tak? To już są. Druga bomba. Michał Staszczyk zwyciężył w pierwszym półfinale w Gniewinie. Teraz jest po drugiej stronie. Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba, jakoś spokojniej z tej strony stół. Fajnie się obserwuje? Fajnie się obserwuje. A fajnie się degustuje? Jak ci smakuje to, co przygotowują blogerzy? Są bardzo ciekawe połączenia różnych smaków. Coś ciekawego przypadło ci szczególnie do gustu? Tarta z gruszkami bardzo smakowała, tylko strasznie mnie zasłodziła. Ale ogólnie bardzo fajne połączenie. Czy widzisz już potencjalnych rywali w finale? No potencjalni rywale są, tylko że ja dalej chyba tego nie traktuję jako rywalizację, tylko jako fajną zabawę. Patrz, dobra. Mogę przeszkodzić w pracy i zapytać, co tam właśnie doprawiałaś? Robimy gulasz wołowy z suszonymi pomidorami i czarne pierogi. Czyli to jest jako deser? Jako deser. Z czym będą? To będzie twaróg, gorzka czekolada i wanilia. Aniu, jak przebiega praca? Dobrze, maszymy plecki. Wszystko pod kontrolą? Tak, na razie tak. Ekipa się sprawdza? Ja super, bardzo fajnie, bez nich bym nie dała rady. A co będziecie serwować? Plecki zmiękczane po węgiersku z gulaszem, a na deser gruszki w winie. Zdążycie ze wszystkim? Tak, myślę, że tak. 2 minuty! Sąsiad, to jest najdroższy gulasz dzisiaj w okolicy. Jeszcze się kłóci, no. Ma prawo. Trzeba wołać teraz. Smaczne. Wiesz, od czego pochodzi nazwa gulasz? No, natomiast Węgrzy nie pasą świna. Nie. Na stepie. Zrobiłaś to po krakowsku, przyczyn ekonomiczny. Tak. Namierzyłem. Wiem, teraz mówisz o środku, tak? Tak, nie jest wydrenowane. Także można było śmiało wykorzystać to wino do tego kremu. Byłoby naprawdę bardziej bogate. Mirku, mamy drugi półfinał, więc drugi raz oceniasz blogerów. Jak dzisiaj praca przebiega? Widzę, że zwracałem uwagi na to, na co nie zwracali uwagi pierwsi uczestnicy, czyli sobie przekazali informacje, do czego się doczepia jury po prostu. Widzę, że mają wątpliwości, czy użyć produkty przygotowane wcześniej. Pytają się wiele razy, czy mogą, czy jak to cenimy i tak dalej. Mamy bardzo ścisły regulamin precyzowany, także nie możemy im podpowiadać, co mają sobie zrobić. Od nich należy decyzja. Natomiast widzę, że są bardzo dobrze zorganizowani. Pewnie sobie poglądali gdzieś na różnych filmikach, jak wyglądają stanowiska. Widzą, jak wyglądają, wiedzą, na co mogą liczyć, wiedzą, jaki sprzęt jest im potrzebny. Nie ganiają wokoło nerwowo, nie szukają żadnego sprzętu brakującego, wszystko mają przygotowane. Porównując z tym, co było w Gniewinie, tak wspomniałem, no świetnie się czują, czyli poziom musi być wyższy i jest wyższy tych dań. Nie ma dań, które z natury mogą być niejadalne, a w Gniewinie się kilka takich zdarzyło, które nie do końca chętnie byśmy zjedli i jeszcze ewentualnie zapłacili za nie w restauracji. Zdania, dwie łyżeczki, patelnia, chwilowo zabieram. Pełnia skupienia, co gotujesz? Gotuję rosyjską zupę soliankę, tylko to będzie taka solianka na gęsto podana, z polędwicy, bo typowa solianka ma kilka rodzajów mięs, moja jest tylko na polędwiczce wieprzowej. No i tam dodatki, solianka ma być taką zupą słono-kwaśną. Więc będą dodatki różne, które dodadzą jej tam słoności, typu ogórek kiszony, pomidory, kapary, tak, oliwki dojdą. No i jeszcze może być cytrynka. A na deser są jabłka przerwane żurawiną, duszone w winie, zalane ciastem biszkoptowym, posypane płatkami migdałowymi. Jacek Grzegorzak, menadżer Zamku Dubiecko. Dzisiaj blogerzy gotują w murach przepięknego zamku. Proszę powiedzieć troszkę o historii tego miejsca.
Historia jest bardzo ciekawa, począwszy od tego, że urodził się tutaj słynny diabeł Stadnicki, czyli diabeł łańcucki, który w ówczesnej Rzeczpospolitej słynął jako największy zawodiaka w całym królestwie, a skończywszy chociażby na Ignacym Krasickim, który urodził się również w Dubiecku, w zamku Dubiecko. Z tego miejsca wyruszył w świat, potem odwiedzał swojego brata Antoniego, tworzył, jak wiadomo, wspaniałe bajki, satyry, więc słynny świat literatury przewinął się przez Dubiecko. Mieliśmy i najazdy tatarskie, i słynne pożary. Mieliśmy kolędę Bóg się rodzi, moc truchleje Franciszka Karpińskiego. Ta kolęda powstała właśnie w Dubiecku, jest uznawana za królowe kolęd polskich. Przebogata okolica, przeciekawa historia i fantastyczne osoby, które się przywinęły przez Dubiecko, a dzisiaj bologiarzy z całego kraju. Jestem pod dużym wrażeniem, że niby amatorzy, ale widać, że zupełnie poświęceni bez reszty swojej pasji. Poza tym bardzo mi się podoba sama formuła konkursu. Świetnie wymyślona, żeby sprawdzić każdego z uczestników. 30 minut. Robimy na przystawkę kaszanki pieczone w jabłku w szarych renetach z musem cebulowym i kurczardą francuską. Mamy jeszcze w piecu polędwiczkę z szczubrycą, koniakiem i pieczone na papryce, posypane papryką wędzoną. Kolega robi pire z selera z dodatkiem estragonu z ziemniakami i za chwilę będziemy podpalać jabłka i to tyle. Już właściwie sprzątamy i czekamy, aż się mięso upiecze i skończymy pire robić. Bo nie wiem, czy jest teraz już. Z solianką w Rosji stała żurkiem u nas. Na 5 kucharzy jest 6 wersji. Myślę, że jestem tym 7 kucharzem, który ma swoją wersję. Myślę, że udano. Nie kucharzem, no, ale tu jeszcze przydałby się do tego sos, ale za mało czasu. Z ust mi to wyjęłaś. No, ja wiem. Fajne. No, tak na granicy. Tak na granicy. Tego wypieczenia. Dla mnie to jest dobre, bo ja lubię. Ustalam, co jest. Z ilością 1151 punktów najęła Alicja Drzewiecka.